Dzień po meczu ligowym z Górnikiem Zabrze piłkarze Radomiaka Radom rozegrali sparingowy pojedynek z Ornetami Radzyń Podlaski. Mecz odbył się na bocznym boisku przy ulicy 11 listopada, a zagrali w nim głównie zawodnicy, którzy w Zabrzu w starciu z Górnikiem nie wybiegli na murawę lub grali krótko. Radomiak pokonał niżej notowanego rywala 4-0, a gole zdobyli Frank Castaneda z rzutu karnego, a także Tabo Sele, który wrócił ze zgrupowania kadry RPA, oraz Krystian Okoniewski i Edi Semedo. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie spotkania. Przypomnijmy, że drugi mecz ligowy Radomiak rozegra w niedzielę w Poznaniu, gdzie zagra z Lechem.